Pożar hali do produkcji i składowania zniczy ugaszone. Milionowe straty kujawsko-pomorskie. Pożar hali do produkcji i składowania zniczy ugaszone. Milionowe straty. Pożar hali produkcyjno-magazynowej w gminie Mrocza Kujawsko-Pomorskie został w czwartek ostatecznie ugaszony. Straty, związane ze spalaniem się zniczy, świec i maszyn produkcyjnych oraz budynku, sięgają kilku milionów złotych. Dyżurny z Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu poinformował PAP w środę wieczorem, że pożar wybuchł w hali magazynowej o wielkości 40 na 15 metrów w miejscowości Matyldzin w gminie Mrocza w powiecie nakielskim. Strażacy walczyli z ogniem w nocy, a z jego kolejnymi zarzewiami także w czwartkowe przedpołudnie. Łącznie zadysponowano na miejsce 16 zastępów Straży Pożarnej. Akcja pierwotnie zakończyła się w godzinach późnonocnych, ale rano nastąpiło wznowienie pożaru i dwa zastępy pojechały na miejsce, aby ugasić powstające zarzewia ognia. Obecnie na miejscu nie są już prowadzone działania, powiedziała papoficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Nakle nad Notecią starszy. Kapitan Bartosz Walkowiak. Nie odnotowało osób rannych, nie było konieczności udzielania nikomu pomocy. Paliła się hala produkcyjno-magazynowa. W tym obiekcie odbywała się produkcja zniczy i świec, a także tam je składowano, gromadzono. Straty są bardzo duże i sięgają kilku milionów złotych. Jako wstępną przyczynę pożaru wskazano zwarcie instalacji elektrycznej, ale na pewno będzie konieczne zlecenie opinii biegłego w zakresie pożarnictwa, dodał starszy kapitan Walkowiak.